Sponsorem programu jest Bonimet, producent suplementu diety Depribon, pomocnego w zaburzeniach nastroju w okresie jesienno-zimowym. Już dawno temu dowiedziono, iż dobry nastrój ma własności terapeutyczne. Znany kardiochirurg profesor Dziadkowiak twierdził, że najwięcej powikłań po operacjach mają ponuraki. A jak wynika z badań opublikowanych przez naukowców z Uniwersytetu Illinois, przeprowadzonych na ponad 5 tysiącach pacjentów, osoby w dobrym nastroju i z pozytywnym nastawieniem mają dwukrotnie większą szansę na zdrowe serce i uniknięcie chorób układu krążenia niż pesymiści. Przekłada się to na to, iż żyją dłużej i to w dobrym zdrowiu. O tym, że dobry nastrój leczy serce, wiemy nie od dzisiaj. Większym zdziwieniem napawa jednak to, iż kobiety w okresie okołoklimakteryjnym, które są bardziej zadowolone z życia, mają większą gęstość kości, czyli mniejszą skłonność do osteoporozy. Aby utrzymać dobry nastrój, należy stosować odpowiednie zioła, np. ziele dziurawca i korzeń żeńszenia. Są to środki szczególnie zalecane przy zaburzeniach nastroju w okresie jesienno-zimowym. Najnowsze badania wykazują, że picie małego kieliszka wina zmniejsza ryzyko niewydolności serca aż o 20% u mężczyzn i 16% u kobiet. Dowiedli tego na szerokiej grupie badawczej naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. Ma to związek z alkoholem, jaki zawiera wino, ale także z resweratrolem, który znajduje się w skórkach winogron, a przez to i w winie. Nie zawsze jednak możemy pozwolić sobie na wypicie nawet tak niewielkiej ilości alkoholu. Dlatego też dobrym rozwiązaniem jest przyjmowanie resweratrolu ze skórek winogron w kroplach. Substancja ta w głównej mierze odpowiedzialna jest za działanie prozdrowotne w obrębie układu krążenia, ale nie tylko. Z innych doniesień naukowych wynika, że resweratrol wspomaga profilaktykę i leczenie nowotworów, hamuje starzenie się organizmu, a nawet działa wspomagająco w leczeniu cukrzycy. Naukowcy z Dana-Farber Cancer Institute odkryli, że wysoki poziom witaminy D daje szansę wydłużenia życia u pacjentów chorych na raka nawet o 35%. Badanie dotyczyło raka jelita grubego. Wysoki poziom witaminy D w naszym organizmie sprzyja profilaktyce przeciwnowotworowej, prawidłowej mineralizacji kości oraz zmniejsza ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego. Szczególnie dobrze jest połączyć witaminę D3 z witaminą K2, która jak wynika z badań naukowych także zmniejsza prawdopodobieństwo chorób układu sercowo-naczyniowego oraz nowotworów. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.